Ryszard Sturlis, pseudonim Sztyrlic. Lat 58, żonaty, dwoje dzieci, wnuczka. Za kierownicą od niepamiętnych czasów. Od lat 70. zajmuje się robotami rozbiórkowymi oraz ratownictwem drogowym. Najnowszą perłą w jego flocie jest zakupiona 1,5 roku temu Scania. To był silnik najmocniejszy, jaki Scania Polska wyprodukowała, 620 koni. Zabudowa tego pojazdu jest przez firmę włoską Omars. Bardzo ciekawa rzecz jest taka, że mało tego, że są dwie tylne wyciągarki do wyciągania tych pojazdów, Omars, można powiedzieć, jako pierwszy w Polskę wypuścił nasz ten samochód, gdzie są boczne wyciągarki, które, powiedzmy, no, ułatwiają nam pracę, bo jedną wyciągarką możemy pojazd wyciągać, a drugą wyciągarką możemy ten pojazd utrzymać, żeby on się nam ewentualnie nie wywrócił. No. I nie ma konieczności zastosowania dwóch kolowników. Zabudowa była typowo ratownicza. W tym pojeździe są różne rozpieraki, nożyce do cięcia, agregaty prądotwórcze do oświetlenia, dwie wyciągarki tylne, 35-tonowe, dwie wyciągarki boczne, też 35-tonowe. Zezwolenia mamy na używanie świateł niebieskich, bo mówię, jeżeli jest poważne zagrożenie i zdarzenie, trzeba szybko usunąć, drogę odblokować. W stosunku do dzisiejszej sytuacji, jaka panuje na drogach, wiadomo, że drogi są zakorkowane i bardzo nam ułatwia pracę i dojazd do miejsca zdarzenia. My się przeważnie zajmujemy ciężkimi rzeczami, współpracujemy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną. Są prowadzone różne akcje takie szkoleniowe na temat usuwania tych skutków, podnoszenia. Także akcje są skoordynowane przez Państwową Straż Pożarną. Mamy dość duży obszar, bo mamy całe województwo lubelskie. Jeździmy także do województwa podkarpackiego, mazowieckiego, bo też jest, pomoc jest profesjonalna i mamy sprzęty wysokiej klasy i ściągani zostajemy też przez inne służby z innych województw do usuwania skutków zagrożeń powstałych w trakcie wypadków drogowych. Pomoc drogowa od nas się zaczęła w latach 80., kiedy policja i wszystkie służby państwowe miały problem z odholowywaniem, z wyciąganiem tych samochodów, więc propozycja padła ze służb państwowych, żebyśmy mniej więcej taką jednostkę mogli utworzyć prywatną. No i na tej podstawie żeśmy utworzyli coś takiego i to do dzisiejszego dnia firma ta prosperuje, jeśli chodzi o ściąganie, zabezpieczanie tych pojazdów i usuwanie skutków zagrożeń powstałych na drogach publicznych. No, ściągamy między innymi takie pojazdy z wypadków, z kolizji, że główną przyczyną jest stan techniczny. Bardzo dużo firm inwestuje w sprzęty, ale dużo firm nie inwestuje, po niskich kosztach jeżdżą i to się wszystko odbywa później w taki sposób, a nie inny. No, dochodzi do kolizji, wypadków drogowych. No, służby niektóre się tym zajmują, ale mówię, jeśli chodzi o stan techniczny tych starszych pojazdów, to jest krytyczny.